Cześć, witam. Dzisiaj krok pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować swoim życiem. Albo w tym nowym tłumaczeniu, że nasze życie jest niekierowalne. Dla mnie pierwszy krok to jest to, że nie ma takiej osoby, nie ma takiego miejsca, i nie ma takiej sytuacji, w której ja po prostu mógłbym się upić. Druga rzecz to jest to, że nie piję tylko jeden dzień. Dzisiaj. Wczoraj już było, się nie wróci. Jutro nie wiadomo, czy nadejdzie. Nie piję tylko jeden dzień. A bezsilność, to rozumiem tak, że gdy łykam tego pierwszego, to nie wiem, jak to się skończy, czy to się w ogóle skończy. Nic nie wiem. Tak jakbym wsiadł do samochodu, który nie ma kierownicy, a ma tylko coraz większe przyspieszenie. Druga część tego pierwszego kroku, że nie kierowanie własnym życiem, to ja nawet na trzeźwo teraz nie kieruję swoim życiem. Nie jestem w stanie zaprogramować tego, żebym się dobrze czuł z samego rana. Żeby był humor, żebym był zadowolony. Nie jestem w stanie tego, że tam obok dzieci krzyczą. Jestem na terenie klasztornym i niedaleko jest, odbywa się msza i powinna być cisza. A ja nie jestem w stanie tego zaplanować. Nie jestem w stanie pokierować to, żebym miał 5 minut, żeby móc dla was nagrać film. Ale może najpierw czołóweczkę. Zasubskrybujcie mój kanał. Udostępniajcie ten film innym potrzebującym. I wspierajcie mnie, bo dla was właśnie to robię i dzięki temu może dzisiaj się nie napiję i nie zapalę papierosa. Bo jestem też bezsilny nie tylko wobec alkoholu, ale również wobec papierosów i wobec moich wad. Takich jak niecierpliwość, nietolerancja, lenistwo, olbrzymie lenistwo. I co do tych swoich wad, też muszę robić sobie ten pierwszy krok. Czyli przyznałem, że jestem bezsilny wobec swojego lenistwa. I moje życie jest niekierowalne. Niektórzy myślą sobie, że jak tam nie piją, nie palą, to te życie jest ich kierowane. Że mogą na nie wpływać. Nie, nie można. Zobaczcie, jakie miało być dzisiaj cały czas słońce, a już, no to jest moja trąba tutaj. Miało być słońce i kto? Jak tym można pokierować, żeby cały czas słońce było? Także wszystko jest w ruchu. Tak samo jak cały świat, cała materia. Nie? Wszystko się cały czas zmienia. Kochani moi, pamiętajcie o jednym, że mamy tylko jedno życie. Ale jeśli dobrze je przeżyjemy, to jedno życie wystarczy. Wszystkiego dobrego. Cześć.